Katarzyna Kozińska, witam Państwa i zapraszam. A gościem audycji jest pani Agata Dusińska, radna powiatu gorzowskiego. Nowy klub, Klub Siła Kobiet w powiecie gorzowskim. Pani Agata reprezentuje również gorzowski rynek hurtowy. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Na początek krótko komentarz do wyborów europarlamentarnych. Niska frekwencja, jeśli chodzi o Gorzów. Niestety niska frekwencja, jeśli chodzi o województwo lubuskie. I także Pani sympatyzuje z Trzecią Drogą. No to tutaj nie jest jakby mocno zadowalający ten wynik, tak? To jest w granicach 7% w skali Polski. Trend ogólnopolski, czyli można powiedzieć, polityka toczy się pomiędzy dwoma partiami, pomiędzy koalicją i pomiędzy PiS-em, i to już kolejne wybory poprzednie też to pokazywały, że nasze społeczeństwo dzieli się po prostu na dwie frakcje, i to widać doskonale również w tych wyborach. Mnie bardziej, mimo tego, że nie mamy jeszcze oficjalnych wyników, smuci to, że po prostu tutaj nasze lubuskie, nasza część województwa nie będzie miała silnego przedstawicielstwa w Parlamencie Europejskim. Po prostu nie będziemy mieli osoby tutaj z tej ziemi. Czy wyniki tych partii poza Koalicją Obywatelską, która jest w tym, no, była w tym tej frakcji, można powiedzieć, koalicji 15 października, nie zastanawiają, nie są takim znakiem ostrzegawczym, że troszkę inaczej trzeba podejść do komunikacji z ludźmi? Ja powiem albo tak, komunikacji między sobą także. Ja politykiem nie jestem i wydaje mi się, że tutaj politykę krajową, partyjną trzeba zostawić partiom właśnie i zarządzającym tymi partiami. To oni muszą wyciągnąć wnioski i zastanowić się, co w przyszłości poprawić. Ja bym chciała się skupić na tym, na co mam wpływ, czyli na tym, co się dzieje w Gorzowie, na tym, co się dzieje w powiecie, i myślę, że to jest... I pewnie trzeba pracować nad frekwencją, skoro o tym mówimy, prawda? Świadomością ludzi. Świadomość, znowu województwo lubuskie wypadło gdzieś bardzo tam na szarym końcu, jeżeli chodzi o tą frekwencję, mimo tego, że od poprzednich wyborów samorządowych dużo się mówiło o tym, żeby pójść na wybory. No mimo wszystko mieszkańcy naszych dwóch województw głosowali jak głosowali, czyli po prostu w małej ilości głosowali. Dobrze, ciągnęło nas tu zachodniopomorskie tutaj. Zdecydowanie tak. Mimo wszystko. Więc wydaje mi się, że zostawmy to ekspertom do oceny w przyszłości i do wypracowania takich rozwiązań, które w przyszłości zachęcą Polaków, Lubuszan do lepszej frekwencji w kolejnych wyborach. Teraz powiat gorzowski, powstał nowy klub radnych, nazwany ten klub został Siła Kobiet, nowy klub w powiecie, w Radzie Powiatu Gorzowskiego. Po co, dlaczego, jaki jest cel? Tak, nie ukrywamy. Jesteśmy tutaj dumne z tego, że powstał taki klub. Jest to klub pięciu kobiet przede wszystkim kompetentnych, doświadczonych, które mają gdzieś zaspokojone swoje ambicje zawodowe. To już można powiedzieć, w jakim celu? W takim, żeby po prostu jak najbardziej sprzyjać i pomagać nowemu zarządowi powiatu, dlatego że mamy wiele zmian w powiecie, osobowych również, i nasz klub jako kobiety takie właśnie z dużym zaangażowaniem, z dużym doświadczeniem, z taką różnorodnością, bo my się specjalizujemy w różnych dziedzinach. To tak pokrótce, kto tworzy ten klub? Kto tworzy ten klub? Tworzy pięć kobiet ponad podziałami partyjnymi. W skład klubu weszła pani Beata Pampuchowicz z gminy Witnica, która jest ekspertem od finansów i również finansów przede wszystkim samorządowych. W skład klubu weszła pani Ania Wichlińska, świetna, wybitna adwokatka, która tutaj będzie wspomagać nasz klub dużym doświadczeniem samorządowym, ale przede wszystkim też prawnym doświadczeniem. Do klubu weszła pani Małgosia Ludniewska, były wicestarosta, ale również doświadczona samorządowa kobieta. Ona przez wiele, wiele lat już w samorządzie powiatowym jest. Weszłam ja, Agata Dusińska. Znacie mnie Państwo z sektora prywatnego, znacie mnie ze współpracy z Urzędem Miasta w Gorzowie Wielkopolskim, z różnych wydarzeń tego, co się dzieje w Gorzowie. Także mamy przekrój całego powiatu, czyli każda z nas pochodzi z różnych gmin, niektóre panie się uzupełniają, jesteśmy z całego powiatu. Różne mamy kompetencje, no i nasze połączenie tych sił zależy nam na tym, żeby każda z nas mogła wnieść do tego klubu jak najwięcej. A jaki jest cel? Jaki cel stawiacie sobie w tym nowym otwarciu? Mamy nowe otwarcie w powiecie gorzowskim i wiele osób komentuje po tym, jak się tak często zmieniał zarząd i starosta na czele powiatu w poprzedniej kadencji, że trzeba
teraz merytoryki i przede wszystkim wyciszenia emocji w powiecie gorzowskim. Jaka jest wasza, jaką rolę widzicie w tym swojego klubu? Przede wszystkim, tak jak wspomniałam, zależy nam na bardzo dobrej współpracy z zarządem powiatu, czyli z panem starostą. Czyli to nie będzie polityka krytyki raczej? Nie będzie to polityka krytyki, będzie to polityka dyskusji, polityka merytoryki. Zależy nam najbardziej na tym, żeby mieć ten czas, żeby zdiagnozować to, co w powiecie jest najważniejsze. Z uwagi na to, że część osób jest nowa w tej Radzie, część osób już ma swoje doświadczenie, chcemy na to spojrzeć zupełnie inaczej. Chcemy przyjrzeć się wszystkim, może nie tylko problemom, ale przede wszystkim możliwościom, bo nie ważne, żeby skupiać się tylko nad problemami, ale nad rozwojem tego powiatu. Więc chcemy zdiagnozować wszystkie możliwości rozwojowe poszczególnych obszarów. I to jest właśnie ten czas, kiedy tutaj każda z nas pracuje nad różnymi zagadnieniami i będziemy w przyszłości spotykać się właśnie z zarządem, z panem starostą, żeby pewne rzeczy omawiać. A co dzisiaj jest bolączką największą powiatu w pierwszej kolejności i największym, najważniejszym zadaniem? Jaka sfera? No tak, dzisiaj właśnie będziemy obradować na komisji, wspólnej komisji, która będzie udzielała absolutorium za ubiegły rok i tam jest również przedstawiony raport o stanie powiatu. No szanowni państwo, no raport stanowi o tym, że jest pewnego rodzaju zadłużenie, nie jest ono nowością. Przede wszystkim to, co w przyszłości jest ważne, na czym powinniśmy się skupić, co już zostało zapoczątkowane przez byłą panią starostę i przez panią wiceprezydent Olega, mianowicie skupić się nad usprawnieniem lub wdrożeniem nowego transportu pomiędzy gminą a miastem. I wiele, wiele jeszcze innych takich aspektów, które myślę będziemy szczegółowo... Transport jest o tyle ważny, że gminy uciekają, jakby przestało być dla nich opłacalne transport z miastem Gorzowem, czyli krótko mówiąc inni przewoźnicy wykonują ten transport, a nie Miejski Zakład Komunikacji. To ma się zmienić, ta droga zapoczątkowana przez byłą starostę Agnieszkę Chudziak będzie, to jest raczej polityka kontynuacji? Jeżeli chodzi o nasz klub, na pewno się temu przyjrzymy i będziemy chcieli jak najbardziej wspomóc takie działania, żeby ten transport ujednolicić, bo to jest bardzo ważne. No i przede wszystkim to, co jest zazwyczaj i od wielu lat bolączką powiatu, nie możemy zwolnić, musimy, szanowni państwo, remontować wspólne drogi właśnie w porozumieniu z poszczególnymi gminami, z uwagi na to, że na co dzień to najbardziej dotyczy mieszkańców i to oni poruszają się tymi drogami, które są czasami nefralgiczne, są naprawdę w fatalnym stanie. Trzeba często też szukać wkładów własnych do inwestycji wcześniej już zaplanowanych. Przeglądała już pani mniej więcej te zadania, czy rzeczywiście są takie inwestycje, co do których no, trzeba będzie dołożyć środki, zabezpieczyć. Ja myślę, że tutaj za krótki czas jest na to, żebyśmy tutaj wyrokowali już wprost, określali jakieś tam konkretne inwestycje. Na pewno tutaj spotkania również nas z wójtami, tak, żeby sprawdzić ich możliwości, ich chęci. Ale ja tutaj nie obawiam się tego, dlatego że każda z nas ma dobre relacje w swoich gminach i będzie na pewno tutaj bardzo pomagać zarządowi powiatu, żeby te relacje były jak najlepsze i żeby te inwestycje toczyło się jak najwięcej. Szanowni państwo, taka doza zaufania od naszych mieszkańców, od to, co usłyszeliśmy podczas robienia własnych kampanii, to, co mieszkańców boli, no to są przede wszystkim te drogi. Będziemy chciały to przełożyć na taką pozytywną współpracę. Też taka tutaj zaufanie naszych kolegów, radnych, dlatego że wszystkie panie zasiadają, jak nie są szefami komisji, to zasiadają w zarządzie. Przypomnę, pani Beata, pan Puchowicz jest szefem Komisji Zdrowia, pani Agnieszka Wichlińska jest szefem Komisji Rewizyjnej, pani Agnieszka Hołbowska jest w zarządzie powiatu, pani Ludniewska jest szefem Komisji Wniosków, Skargi, Petycji, ja przewodniczę osobiście Komisji Budżetu i Finansów. Nie będziecie siać grozy przed panami tutaj, że teraz kobiety przyszły po władzę w powiecie. My nie przyszłyśmy po władzę, my jesteśmy ambicjonalnie, zawodowo spełnione, natomiast kobiety przede wszystkim łagodzą obyczaje, są bardziej wrażliwe i będziemy słuchać tego, co mówią mieszkańcy, tego, co się dzieje w samym powiecie, także my jak najbardziej jesteśmy po to, żeby pomóc, żeby się rozwijać, nie żeby przeszkadzać. Dookoła jednak, jeżeli chodzi o kobiety na stanowiskach kierowniczych, czy w samorządach, no nie licząc Zielonej Góry, a absolutnie jest tu fenomen, jeśli chodzi o wynik do Rady Miasta. Duży, dobry wynik na przykład Koalicji Obywatelskiej do Rady Miasta Gorzowa także, no ale jednak tych kobiet w samorządach, gdzie się nie spojrzy, jest wciąż mało. Czy
chcecie pokazać, że ten trend należy zmieniać? Tak się ułożyło, że już przy starcie naszej kampanii, czyli Trzeciej Drogi, z którą gdzieś tam poniekąd sympatyzuję, wystartowałyśmy z hasłem Politykę z kobietą. Udało nam się wprowadzić do powiatu 3 mandaty. Dwie pozostałe koleżanki są w żaden sposób niezwiązane z żadną partią, więc to naprawdę, jeżeli są chęci, jeżeli człowiek czuje takie siłę współpracy, która gdzieś tak zupełnie naturalnie w nas wyszła, no to myślę, że to trzeba kontynuować. Tutaj też bardzo duże takie podziękowania za inspirację dla pani prezydent Małgorzaty Domagały, która poniekąd zna świetnie powiat, nadal żyje jego problemami, jego bolączkami, tym, co można tam ewentualnie wykonać. Też nam tutaj będzie coś podpowiadać. Była taka niewidzialna ręka tworząca ten klub? Nie, była inspiracją. Klub wytworzył się sam. Same się, że tak powiem, porozumiałyśmy, same się skrzyknęłyśmy, jesteśmy gdzieś, darzymy się dużym zaufaniem i to jest bardzo pozytywne. Nie rywalizujemy, tak jak co niektórzy mężczyźni, dlatego się uzupełniamy, ale na pewno tutaj inspiracją była pani Małgorzata Domagała. To jakie zadania tak, na dzisiaj, na czerwiec, który jest gorącym czasem w ogóle w samorządach lokalnych, to jest ten czas podejmowania decyzji co do jeszcze ubiegłorocznego budżetu, czy takie kiedy te najważniejsze sesje? Jest tak zwana ciągłość zarządu, więc dzisiaj na komisji, dzisiaj na wspólnych komisjach posiedzenia powiatu będziemy oceniać sytuację, udzielać wstępnie, popierać projekty absolutorium. Jest to ocena poprzednich władz powiatu gorzowskiego. Trzeba przez to po prostu przejść, trzeba te dokumenty przeczytać, ale to, co jest ważne, to w czerwcu na pewno nasz klub będzie się skupiał jeszcze na poszczególnych zadaniach w powiecie na ten rok, bo jakby nie było, już minęła połowa roku, już pewne środki są wydatkowane, pewnych środków gdzieś brakuje, pewne zadania są realizowane, pewne zadania powinny być realizowane, więc na pewno skupimy się na tym przede wszystkim, co jeszcze w tym roku możemy zrobić i w jak wspomóc powiat naszą pracą. Dlatego diagnoza poszczególnych problemów, analiza, spotkania, dużo spotkań, dużo rozmów i wtedy będziemy wspólnie wyciągać wnioski i rekomendacje dla zarządu powiatu gorzowskiego. Nowy klub Siła Kobiet jest otwarty także na współpracę z państwem, także jeżeli państwo mają jakieś tutaj swoje pomysły na pracę powiatu gorzowskiego, to panie zapraszają. I tak na koniec jeszcze gorzowski rynek hurtowy, co za wami, co przed wami, jeśli chodzi o jedną rzecz zamykacie, drugą otwieracie, taki gorący też sezon, ogórkowy można powiedzieć. Tak, sezonowość na rynku przyjeżdżego zaczyna się właśnie, no można powiedzieć, zaczęła się już jakąś chwilę temu, ale teraz będzie właśnie wysyp produktów, producentów i tego wszystkiego, co jest, co daje nam lato, co daje nam wiosna. Za nami gorący okres, dlatego że w ubiegłą niedzielę zakończyliśmy i odbyliśmy w Gorzowie trzeci Festiwal Polska od Kuchni z udziałem m.in. pani Katarzyny Bosackiej. Bardzo się cieszymy, że po raz kolejny cieszyły się ogromnym zainteresowaniem Gorzowian, jeżeli chodzi o zdrowe żywienie, o to, co należy przyrządzać, jak należy przyrządzać takie podpowiedzi słynnej gwiazdy. W tym roku pracujemy pod hasłem Rynek króluje, czyli rynek przyjeżdżego króluje, a królują głównie producenci i ich produkty. No, nie ukrywamy, że w czerwcu króluje truskawka i kolejne dobre warzywa i owoce w kolejnych miesiącach. My nie zwalniamy tempa, a ten okres przed nami, czyli lipiec, sierpień, wrzesień, jest okresem najbardziej wytężonej pracy z uwagi na ilość produktów, które będą sprzedawane, ilość ton produktów, które będą sprzedawane na gorzowskim jeszcze rynku hurtowym. Producentami, także przed firmami przetwórstwa, to z czym muszą się zmagać, czyli zapowiedzi tych podwyżek, o których właśnie przed audycją rozmawiałyśmy. Jest trwoga w oczach? Może trwogi jeszcze nie ma, ale jest takie wyczekiwanie, jakie będą decyzje, czy faktycznie te wszystkie podwyżki będą zrealizowane, bo na razie są w fazie przedrealizacji takich planów. Na pewno nie będą one ułatwieniem w wprowadzeniu w przyszłości biznesu dla nikogo. No, zobaczymy po prostu, jak sytuacja się tutaj wyjaśni. I wrzesień to też, jeżeli chodzi o gorzowski rynek hurtowy, to jakie tutaj plany, bo wiemy, że we wrześniu zawsze we wrześniu startujemy bardzo mocno z jesienią.
jesienią, czyli powrót do współpracy z gorzowskim gastronomikiem, gdzie uczniowie wracają już do szkół, tam już będzie młody na rybek, pierwsze klasy, które będą już uczyły się, jak się z nami tutaj współpracuje, sławni kucharze, także na pewno wrzesień, październik, listopad będzie obfitował w smaczne eventy i takie, które już są od lat, jak Festiwal Dyni i Chryzantemy i takie, które w ubiegłym roku były po raz pierwszy, czyli dziczyzna i dary lasu, będziemy po prostu inspirować naszych mieszkańców do gotowania. Agata Dusińska, gorzowski rynek hurtowy to zawodowo, a od strony takiej działalności społecznej, radna powiatu gorzowskiego i nowy klub Siła Kobiet, o którym Państwu w audycji opowiadaliśmy. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.